Witajcie, drogie byki, na czytaniu na lato. Mam nadzieję, że w tym czytaniu coś usłyszycie, co Wam pomoże, co Was ukierunkuje, otworzy na coś. To czytanie będzie może wskazówką i nie będziecie też kurczowo się trzymać czegoś, tylko właśnie otworzycie się, że te czytania mają właśnie na celu otwierać, pokazywać możliwości. I chciałabym zarekomendować też czytania osobiste, które może pokazują więcej, bardziej precyzyjnie, odpowiadają na pytania, są szczegółowe. Więc jeżeli potrzebujecie takich czytań, to oczywiście zapraszam. Piszcie do mnie na mojego maila, ja będę odpowiadać takimi czytaniami osobistymi. A teraz przechodząc już do czytania dla Was, tym razem ustaliłam taki tryb, podzieliłam na 4 żywioły, na 4 sfery życia to czytanie i to jest ogień, czyli sposób działania, sposób reagowania, pasja do życia. To tutaj właśnie jest jakaś zmiana w Was. Uaktywnienie duże, bo są dwie energie bardzo piękne. To jest energia koła fortuny i rydwan. To są takie energie mocne, arkana wielkie, duża zmiana w sposobie bycia, ruchliwość, decyzyjność, poddawanie się temu, co przychodzi, reagowanie na szanse, na okazje. Jest też energia powietrza, czyli sposób komunikowania się ze światem, sposób przyjmowania czegoś, co przychodzi, też otwartość na umysł, pozyskiwanie wszelkich informacji. I tutaj są też przepiękne energie. Jedna to jest karta siły, znowu arkana wielkie, mówiąca o zdawaniu sobie sprawy z tego, że jesteście na silnej pozycji, że macie moc i 10 buław, które określa też takie jakieś zobowiązanie Wasze, poczucie, że jesteście za coś odpowiedzialni, być może zbytnie obciążeni. No ja tu będę jeszcze rozwijać temat, teraz tak zaznaczam i opowiadam, tak bardzo ogólnie, od ogółu do szczegółu. Tutaj jest energia wody, czyli to, co czujemy, jak czujemy, to, co się dzieje w uczuciach, w relacjach. I tutaj jest karta 7 buław, więc jesteście bardzo aktywni, ale też umiecie stawiać granice i mówić nie czemuś, co jest toksyczne, czemuś, co chce Was zamknąć, uwięzić, nie wiem, kontrolować Was. I tutaj temu się absolutnie nie poddajecie. I jest jeszcze energia ziemi. No to jest Wasz stosunek do materii, sposób pozyskiwania materii. I tutaj jest energia sprawiedliwości 10 denarów. Więc myślę, że sprawiedliwie do Was przyjdzie coś, co być może ten diabeł... pomyliło mi się, ten diabeł Wam zabrał, uzależnił Was od czegoś, nie chciał oddać, aby stanęłyście po swojej stronie, w pełni zaangażowane w to, żeby to, co Wam się należy, żeby otrzymać z powrotem. I tu właśnie jest ta energia sprawiedliwości. Być może wielu z Was oddało sprawę nawet w ręce sprawiedliwości, do sądu i tutaj jest pełna wygrana, uzyskanie tego, czego Wam brakowało. I nad wszystkim tym czuwa energia anioła. Karta spośród moich kart energii opowiada tutaj właśnie o sytuacji, w której pomaga Wam niebo. Być może wysłaliście jakąś intencję, prośbę o pomoc i ona została wysłuchana. możecie czuć na co dzień wspieranie, właśnie takie zaopiekowanie się, nie jesteście nigdy sami. I to właśnie mówi karta, to jest karta z mojego snu. Przyszedł do mnie anioł i w momencie, kiedy było mi trudno, kiedy miałam wątpliwości, po prostu mnie przytulił, dał mi w prezencie koc, bo ja się bałam o zimę, czy przetrwam, bo było wtedy bardzo zimno. Ja miałam dom, który był remontowany, nie miałam w ogóle warunków do życia i ten anioł przyszedł z kocem, otulił mnie i powiedział, że dam sobie radę. Więc to jest właśnie taka energia otulenia w tym, w czym jesteście. Dacie sobie spokojnie radę, że wszystko się poukłada, niebo jest z Wami i po Waszej stronie. I może to dotyczyć oczywiście każdej sfery życia, może to dotyczyć zdrowia, bo tutaj jest właśnie energia zdrowia. Ja często właśnie u Was tutaj, drogie byki, mówię o zdrowiu, przypominam sobie poprzednie jakieś czytania. I tutaj właśnie wiem, że jest coś u niektórych z Was ciężkiego, ale bardziej myślę, że to jest Wasz sposób bycia i myślenia o czymś, a sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj w tej karcie mocy jest właśnie zdrowie, jest umiejętność wychodzenia z problemów, jest siła wewnętrzna, która Was trzyma, która pozwala Wam właśnie uzdrowić coś. Myślę, że w wielu sytuacjach to jest po prostu uzdrawianie myśli, uzdrawianie swojego sposobu myślenia. Dla wielu to jest dźwiganie odpowiedzialności za innych. Czujecie, że właśnie to, że jesteście zasobni, bo niewątpliwie jesteście zasobni, posiadacie tutaj 10 denarów, więc posiadacie coś, czym chcecie się dzielić, być może ciąży na Was odpowiedzialność za innych, za to, żeby ciągle dawać, ale musi w tym być umiar i sprawiedliwość. Nie można poddawać się takiej presji, nie można czuć też na sobie ciągle obciążenia czyimiś problemami, myśleć za kogoś, organizować coś za kogoś, żyć za kogoś. Każdy ma swoje do przerobienia sprawy, każdy ma taką swoją karmę i nie można ingerować w czyjąś, pomagając za bardzo komuś, bo wtedy nie pomagamy mu, a wręcz przeciwnie, przeszkadzamy w tym, żeby ktoś sam mógł sobie z czymś poradzić, żeby znalazł swój sposób na coś. To jest jedna opcja, więc dla tych, którzy właśnie nadmiernie biorą na siebie jakieś sprawy innych, to wiedzcie, że inni sobie świetnie poradzą bez Was, że czas jest, żeby poczuć swoją siłę i wykorzystać ją dla siebie. Jesteście w czymś mocni i jakiś czas też kończy się, bo dziesiątka kończy jakiś etap i myślę, że kończy się jakieś obciążenie, które na Was tkwiło, bo tutaj jest ten diabeł i jest ta Wasza umiejętność właśnie obronienia się przed czymś, powiedzenia czemuś zdecydowanie nie. I to jest oczywiście fajne, łatwe, jak się mówi o tym, trudniej jest to zrobić w praktyce, kiedy rzeczywiście ktoś przychodzi taki obciążony czymś i mówi: pomóż, daj. I w porządku, jeżeli to jest pierwszy raz, ale jeżeli sytuacja się ponawia, to już widzimy, że no, to jest coś nie tak, że nie możemy cały czas dawać tej ryby, tylko jak już daliśmy raz wędkę, to teraz, człowieku, naucz się łowić i rób to sam. I myślę, że spotkać się możecie z sytuacją, w której ktoś może znowu poprosić o pomoc, ale Wy powiecie: no okej, chętnie, ale najpierw, nie wiem, oddaj mi poprzednie długi, albo nie, bo już to wiele razy się zdarzyło, a ja uważam, że jesteś na tyle silny, mądry, drogi przyjacielu, drogi człowieku, żebyś ogarnął to sam. I myślę, że właśnie tutaj ta sprawiedliwość tymi 10 denarami obok właśnie mówi o tym, że coś, co właśnie było w nierównowadze, bo być może zbyt dużo zaangażowałyście czy swoich finansów, czy swojej pomocy, czy zaangażowania w cokolwiek, to teraz będzie zwracane. Ale dzięki temu, że Wy właśnie zauważycie w tym wszystkim siebie, jak jesteście ważni, że nie można przyciągać, naciągać Was, że no nie można wykorzystywać. Myślę, że poczujecie się na tyle mocni właśnie, żeby powiedzieć nie, żeby zawalczyć o swoje, żeby upomnieć się może o coś. I to upomnienie będzie skutkować tym, że właśnie zadzieje się ta sprawiedliwość, że tutaj zostanie ona wymierzona albo z zewnątrz, albo po prostu właśnie ktoś zadośćuczyni, ktoś przyjdzie po rozum do głowy i powie, że no faktycznie tak nie można dłużej przyciągać jakiegoś kredytu, jakiejś spłaty, jakiegoś zadośćuczynienia, że trzeba to coś, co jest właśnie takim obciążeniem, takim diabłem dla Was, czyli uniemożliwieniem czegoś, brakiem wolności, nie można dać dłużej sobą sterować, manipulować. Myślę, że to jest uwolnienie się od czegoś, od jakiejś trudnej sytuacji też emocjonalnej. Coś Was może też zżerało, tak od środka. Czułyście się w takiej niemocy, bo czułyście obciążenie tak czyimiś problemami może. Czułyście jakąś nierównowagę, niesprawiedliwość. Być może to był nauk lub jakieś uwarunkowanie czymś w Waszej rodzinie, w Waszej relacji, wśród Waszych przyjaciół, w jakichś kontaktach z kimś. Was to bardzo obciążało. Być może to była jakaś niemoc spowodowana właśnie czyjąś niemożliwością i niemożnością. I teraz stawiacie granice, mówicie koniec, proszę teraz zwrócić uwagę na moje potrzeby, ja tutaj jestem, określam, nie wiem, termin, określam formę zadośćuczynienia, określam swoje granice, za które nie wolno wchodzić, nie wolno ich przekraczać, ja tutaj jestem osobą ważną i właśnie ta energia 7 buław o tym mówi. To jest wyznaczanie swojego terytorium, swoich granic. Więc cokolwiek tutaj się nie dzieje, czuję, że ktoś nadwyrężył mocno Wasze zaufanie, że Wy dźwigałyście niepotrzebnie też czyjeś problemy i odpowiedzialność za kogoś. Może to być bardzo wielopłaszczyznowe, wielowątkowe. Może prezentowałyście taką postawę wobec życia, że dźwigałyście jakieś czyjeś problemy. Być może też, że miałyście jakiś konflikt z kimś, kto był toksyczny, może napierał na Was. I teraz tutaj w związku też z bardzo dobrą sytuacją w to lato materialną, bo jest 10 denarów, jakiś temat zostanie uspokojony. Być może jakichś dłużników zaspokoicie. Być może ktoś Wam odda dług, ale sytuacja się unormuje, uspokoi, wyrówna i spadnie Wam ciężar z ramion. To oczywiście no, jest czytanie ogólne, tak? I tutaj no, mogą być różne scenariusze, ale czuję, że uwolnicie się od czegoś, ale też przez to, że im mocniej, stabilniej stoicie na ziemi, że bardziej realnie też zauważacie swoją moc, swoje predyspozycje, swoją właśnie silną pozycję. Więc bardzo proszę, żebyście popatrzyły na siebie właśnie taką energią siły, że macie możliwości, macie talenty, macie wiedzę, bo to jest w tym momencie karta właśnie powietrza, tego co w umyśle, więc z jednej strony właśnie ciąży coś nad wami z przeszłości, starego, co możecie pokonać sami, sposób myślenia, sposób traktowania siebie, zauważenia w tym wszystkim, jak jesteście silni, jak sobie świetnie radzicie, znaleźliście sposób, pomysł i tutaj te 10 denarów świadczy o tym, że to jest w punkt, że kontynuujcie ten sposób myślenia, róbcie to, co robicie właśnie, czy trzymajcie się tej konkretnej pracy, tej konkretnej linii i kierunku działania, bo tu właśnie daje wam to taką prężność w działaniu. Po pierwsze karty, które tutaj wypadły właśnie na tym działaniu, na ogniu, który w was jest, to właśnie teraz się dużo będzie działo. To lato jest momentem do zarabiania pieniędzy, do odzyskiwania tego, co straciłyście, do takiej przestrzeni dla siebie, żeby odnaleźć siebie. To jest czas decyzji, czas zmiany, zmiany sposobu życia, zmiany nawyków, które są teraz dla was zdrowsze, lepsze. Więc jeżeli planujecie właśnie jakieś diety, jakieś poukładanie bardziej ze sobą na to lato, to właśnie to jest dobry czas, bo te zmiany będą wspierane i przez tego anioła, tak, i przez te energie, które tutaj się pokazują, że koło fortuny właśnie jest takim popchnięciem spraw do przodu, jest okazją, którą możecie wykorzystać. Jest to okazja do na przykład jakiegoś wyjazdu, do jakiegoś spotkania, w którym poczujecie siebie, właśnie taką energię siły, energię też niezależności, nie uwikłania w nic, to jest odwikływanie się od czegoś. Tu jest być może właśnie ten diabeł, który was w czymś trzymał, nie pozwalał wam na coś. Tutaj mówię, tutaj dużo dotyczy emocji, być może w relacji było jakieś uwięzienie, jakaś niemoc i wy stawiacie sprawę właśnie, no może nie na ostrzu noża, ale mówicie, gdzie jest granica i pozwalacie na coś. Nie znosicie już dłużej cierpliwie czegoś, tylko właśnie macie tą siłę, żeby ten ciężar ze swoich ramion, tymi obciążeni tymi 10 buławami, to już jesteście nadmiernie po prostu obciążeni i mówicie nie. I w ten sposób właśnie zmieniacie swój sposób działania. Tutaj zaczyna się dziać. Macie wpływ na swoje życie, na rzeczywistość. Tutaj czuję, dla wielu z was to jest właśnie wyjazd, to jest zmiana miejsca. To jest jakaś decyzja dotycząca nowego może miejsca. To jest też życie w jakiejś rodzinie, w której odnajdujecie teraz swoją pozycję, swoje miejsce. Ta pozycja może była zagrożona, może byliście w coś uwikłani i byliście przez pryzmat tego uwikłania oglądani przez innych. Teraz coś się prostuje, coś się równoważy, jakaś sprawiedliwość działa na waszą korzyść. Tutaj jak gdyby los wam powiedział, że przez zmianę, którą wprowadziliście w życie, przez zmiany, których dokonaliście, zaczęło się wam układać inaczej, bo wy podjęliście jakąś decyzję. Myślę, że wy wzięliście życie w swoje ręce i to zaczęło przynosić konkretne efekty. Nie poddaliście się, nie stanęliście właśnie w roli ofiary, tylko stwierdziliście, że można coś z tym zrobić, że to od was zależy i I właśnie taka postawa uruchomiła cały cykl zdarzeń, które Wam teraz sprzyjają, żebyście mogli iść za ciosem i ugruntowywać się w tych 10 denarach, cokolwiek to nie oznacza. Oznacza to właśnie stabilizację finansową, oznacza to przywrócenie jakiegoś stanu sprzed tej zmiany, bo było uwikłanie, bo było trudno. A teraz powraca właśnie równowaga, sprawiedliwość. Być może właśnie wielu z Was szuka sprawiedliwości na zewnątrz, szukało, być może oddawało sprawy właśnie do sądu, broniło się przed czymś, broniło się przed kimś, kto wikłał, kto narzucał, kto manipulował, kto wywierał presję. Wy, mówiąc zdecydowane nie, nie dajecie przyzwolenia na to dalej. I tutaj jest sprawa wygrana po Waszej stronie. Odzyskujecie honor, odzyskujecie pieniądze, odzyskujecie zdrowie, odzyskujecie moc. Wiecie, że jesteście mocni. Więc myślę, że to jest bardzo dobry czas. Tu jest mnóstwo arkan wielkich, bo zobaczcie, jest karta koła fortuny, która właśnie mówi o zmianie, którą wdrożyliście w życie i która przynosi efekty. Tutaj jest sukces. Rydwan oznacza pójście spraw do przodu. To jest poruszenie, to jest też właśnie wyjazd. Być może wyjeżdżacie gdzieś, żeby właśnie dokonać tego finansowego cudu. Ale też tutaj jest pełnia zdrowia, to jest wydobycie się z czegoś, przez to, że właśnie macie taką postawę nie ofiary, tylko taką aktywną, dynamiczną wobec życia. I tutaj jest diabeł, który teraz traci swoją moc, przestaje nad Wami coś ciążyć. I jest, zobaczcie, jeszcze sprawiedliwość. To jest 5 arkan wielkich w tym jednym czytaniu. Więc myślę, że to jest czas bardzo, bardzo istotny dla Was. Tu mogą się dziać nieoczekiwane też rzeczy, bo to zestawienie właśnie tego koła fortuny i rydwanu mówi o takich nagłych wydarzeniach, propozycjach, sytuacjach, szansach, które uchwycicie, na które się zgodzicie, one coś Wam ułatwią. Myślę, że też lato będzie miejscem dużej aktywności. To nie jest urlop, który jest leżeniem na plaży, tylko to jest na przykład urlop pełen wędrowania, zwiedzania. To jest czas też zdobywania dla wielu finansów potrzebnych, żeby właśnie coś zrównoważyć, żeby zapłacić coś i żeby ten diabeł się odczepił. Albo to jest czas właśnie odbierania czegoś od kogoś, co Wam się słusznie należy i teraz właśnie to dostajecie, ale to wymaga decyzji, ruchu, to wymaga zaangażowania i takiego też dynamicznego działania. I też tutaj może jedynym taką jedyną przestrogą dla Was jest te 10 buław, żebyście nie brały zbyt ciężkich rzeczy na siebie, żebyście też dbały o swoje zdrowie, żebyście nie przeciążały czegoś nadmiernie, bo tego diabła pokonacie. Wcześniej czy później uda Wam się sprawę sfinalizować, zamknąć, bo też jesteście w tym tacy nieugięci i bardzo walczycie o to, żeby obronić siebie, żeby wybronić z czegoś, żeby coś zamknąć, żeby to uwikłanie skończyć. I w tym wszystkim właśnie jeszcze mówię, wspiera Was niebo, wszechświat, daje Wam szansę na nowe rzeczy. Myślę, że to jest tak dla wielu z Was, że Wy już wcześniej weszłyście w jakiś taki tryb aktywnego przeciwdziałania, działania na swoją rzecz, a teraz poczujecie już pierwsze efekty i poczujecie się mocniejsi. i może tych obciążeń jest jeszcze sporo, może właśnie to jest praca, która teraz daje Wam już możliwości, ale na przykład pierwsza wypłata będzie przeznaczona na pooddawanie wszystkich długów, tak? Na uwolnienie się od diabła i będzie równowaga i będzie sprawiedliwie. I może trzeba będzie przeczekać ten trudny czas do następnej pensji, tak? I to jest właśnie może to 10 buław, ale będziecie w pełni sił, żeby ten plan realizować. Ja oczywiście tutaj podaję bardzo takie szczegółowe jakieś odniesienia, ale chciałabym, żebyście rozumiały tą energię, że to, co podjęliście, to wyzwanie, to zadanie, być może praca to jest w jakiejś relacji nad ułożeniem stosunków. Jest trudno, bo jest właśnie jakiś diabeł, czyli jakieś zniewolenie, jakieś uwikłanie, może partnera, partnerki w coś, w jakiś nałóg, w jakieś kłopoty. I teraz myślę, że trzeba postawić granicę, trzeba powiedzieć nie, żeby ten ktoś mógł sam dopracowywać się tego, w czym tkwi, żeby mógł sam znajdywać rozwiązanie, żeby nie obciążać się czyimiś problemami, one nie są Wasze. Możecie oczywiście, korzystając ze swojej siły, czuć, że jesteście w stanie coś udźwignąć, coś pomóc, ale w formie właśnie dawania wędki, a nie łowienia za kogoś ryb. Więc myślę, że czas bardzo ważny, bardzo dobry, finalizujący coś, układający, pomagający Wam w ułożeniu, w odzyskaniu, w stabilności, poczuciu, że jesteście częścią też jakiejś dobrej i pięknej całości, ale przez to, że właśnie doceniacie siebie, że umiecie zawalczyć o siebie, że nie jesteście bierni wobec tego, co się dzieje naokoło, tylko że jesteście też aktywni, wychodzicie z inicjatywą, robicie coś w tym kierunku. No i właśnie takie aktywne i dynamiczne to lato, pełne wyjazdów, przyjazdów, działania, pełne też takich zdrowych sytuacji, w których możecie określić granice, kiedy możecie zamanifestować siebie, pokazać swoją moc, być może też pomagając komuś, być może korzystając z czyjejś pomocy, ale niewątpliwie tutaj wszystko się wyrówna i ułoży, no bo właśnie ta końcówka czytania, właśnie te 10 denarów, to jest piękna rodzina, która jest tutaj wspólnie, a właśnie tutaj piesek się pojawił i biegał tutaj jak szalony cały czas, więc to jest właśnie taki ruch. Wszystko, co pojawia się w czytaniu, razem z czytaniem, ja biorę pod uwagę. I tutaj pies biegał, aktywny był, szczekał. Myślę, że to jest właśnie taki czas dla Was, że będziecie bardzo szczęśliwi w tym ruchu, że będziecie się tym cieszyć, że możecie zdobyć coś, jesteście sprawczy. Możecie o coś zawalczyć, że możecie pokazać, że potraficie, umiecie, że jesteście. To jest czas manifestacji siebie. Wszystkiego dobrego, drogie byki, pięknego lata, zdobywania, sukcesów, szczęścia. No i myślę sprawiedliwości, żeby wreszcie się zadziało tak, by się Wam poukładało wszystko, tak jakbyście chcieli. Do usłyszenia i zobaczenia.